No tak, tak było też. Słuchajcie, wiecie co, chciałem wam coś pokazać i coś powiedzieć. Czy ktoś z was widział taki plakat dzisiaj? Tak? Jak nie? Tylko one podobno tam piszą. Tak? To jak nie, tak będziecie wychodzić, to na pewno tam będą. Będziecie mogli sobie wszystko dokładnie przeczytać. Powiem wam tylko tyle, że jest tutaj opisana historia chłopaka z Poznania. Pan tam zresztą jest dzisiaj na wózku. Ma 25 lat. No właśnie, o to chodzi, żeby pomóc. Więc ja myślę, że no nie będę wam czytał całej tej historii, bo u mnie z czytaniem jest krucho. Ale jeżeli możecie, to każda pomoc jest ważna. Dobra? Taka mała prośba. Gramy, nie? Weźmiesz nic, obiecasz, że już skończysz z tym. Coś na nie, coś na źle, tak by odnaleźć się. I tylko tyle ci się chce. Ja wiem, nie będzie łatwo, poczuć, że się żyje. Może jednak warto nie poddawać się. Masz siłę, masz wiarę, raz jeszcze pozbieraj się. Wycieczka dawno już skończyła się, poznałaś już uroki snu. Lotek inny wymiar, inny czas. Nasza utopia zaraz runie w dół i to jest prawda, jesteś tu. Nie patrz biernie jak pies, ratuj się. Wołam hej! Uciekaj, bo mój czas wyjście jest. Wołam hej, masz czasu coraz mniej, więc nie załapuj to, tylko znikaj stąd. O nie, nie,
dla tych, co chcieli tu do czegoś dojść, nic nie kradnąć. Dla tych, co chcieli to, co proste jest, przyszło łatwo. I tym, co mają prócz nadziei stół, jakieś plany. 8:15 Londyn, miesiąc brzuch wyprzedany. A każdy chciałby przecież normalnie żyć, mimo wszystko. Bez tej paranoi po prostu żyć, mimo wszystko. Bo ile można szarpać się, bić o przetrwanie z każdym dniem, no chyba, że to warto znieść mimo wszystko. Wracam chętnie do chwili.